Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym w Izbie Pamięci Strzelecka 8 rozpoczynamy trzeci sezon cyklu wykładów Warszawskie Wędrówki z Historią. Z tej okazji chcielibyśmy Państwu zaproponować wykład pod tytułem Zdrajcy czy Patrioci? Ucieczki Romualda Sapowskiego i Zdzisława Ruraża w grudniu 1981 roku. O tym, kim były te postacie oraz jak należy oceniać ich postępowanie, opowie Państwu nasz dzisiejszy prelegent, a jest nim pan doktor habilitowany Patryk Pleskot, historyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, który w swoich badaniach zajmuje się historią społeczną i polityczną epoki PRL-u, służbami specjalnymi, a także epoką Solidarności. Witam pana profesora bardzo serdecznie i oddaję głos. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak zwykle za świetną organizację, za którą odpowiada tutaj pani doktor Marta Milewska na naszej placówce na Strzeleckiej 8. Rzeczywiście, zamierzam się skupić dzisiaj na dwóch nietuzinkowych postaciach. Może na pierwszy rzut oka nie do końca związanych z Warszawą, ale to jak popatrzymy sobie głębiej, to jednak tą warszawskość ich dostrzeżemy. Romuald Spasowski jest warszawiakiem rodowitym, urodził się tutaj, zresztą w sierpniu 20 roku, zaraz po, no jakby w cieniu, prawda, wojny polsko-bolszewickiej. Natomiast Ruraż, Zdzisław Ruraż był z Warszawą związany przez całe zawodowe życie, chociaż ta Warszawa będzie tutaj w tle, bo na pierwszym planie będzie Tokio, będzie Waszyngton, będą biografie dwóch dyplomatów, którzy podróżowali po świecie w epoce, w której nie było to takie oczywiste. Ale nie na tym polega wyłącznie ich wyjątkowość. Ich wyjątkowość polega na tym, że jako jedyni reprezentanci, najwyżsi przedstawiciele Polski tak zwanej ludowej w danym państwie za granicą, prawda, w sensie jako ambasadorowie, postanowili w reakcji na wprowadzenie stanu wojennego, jak to się mówi, wybrać wolność, prawda. Z punktu widzenia PRL-u była to dezercja, była to zdrada. Możemy obiektywniej stwierdzić, że była to ucieczka, porzucenie posady dyplomatycznej, stanowiska dyplomatycznego, wybór wolności, decyzja o poproszeniu o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. Tytuł główny mojego wystąpienia jest trochę taki prowokujący, można by powiedzieć, bo pewnie na to pytanie postawione w tytule no nie śmiałbym z całą pewnością odpowiedzieć, to tak naprawdę sprowadza się ostatecznie do sumień tych dwóch postaci, można by powiedzieć. Natomiast chciałbym jednak przedstawić bliżej te osoby, może pod takim kluczem, żeby zastanowić się, dlaczego tak naprawdę w grudniu 1981 roku postanowili poprosić o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. Czy była to decyzja odważna, idąca pod prąd, czy może koniunkturalna, interesowna? To są pewne sprzeczności, znaczy, czy może inaczej mówiąc, skrajności, gdzieś pomiędzy którymi te decyzje można by interpretować. Zacznę trochę może od hitchcockowskiego Trzęsienia ziemi, czyli od okoliczności opisu, bardzo krótkiego opisu momentu ucieczki. 19 grudzień 1981 roku, sobota, Waszyngton. Romuald Spasowski, pomimo tego, że jest sobota, idzie rano, czy jedzie, bo rezydencja ambasadora mieściła się jednak parę kilometrów od ambasady. Jedzie do ambasady, przegląda papiery, ma stysję z dyżurnym, jest wyraźnie poddenerwowany. Potem wraz z żoną Wandą, córką Marią i zięciem Andrzejem Grochowskim, a także przyjacielem rodziny Jackiem Sochą, jedzie samochodem służbowym w kierunku Departamentu Stanu, w kierunku siedziby Departamentu Stanu, wysiada. Reszta rodziny jedzie na lotnisko, gdzie ten wspomniany Jacek Socha miał samolot na Florydę. Zresztą w tej Florydzie został już na stałe. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych
w Miami się osiadł. W tym czasie Spasowski ma nieprzyjemną dość rozmowę z urzędnikiem Departamentu Stanu Jackiem Scanlanem, który oczywiście protestuje przeciwko stanowi wojennemu. Spasowski z dość kwaśną miną przedstawia wytyczne z centrali o tym, że Polska rozwiązuje problemy własnymi rękoma, że wszystko jest w porządku, ale z tego co wiadomo, gdzieś panowie zaczęli rozmawiać również pomiędzy oficjalnym protokołem. Podobno Scanlan ostrzegł Spasowskiego, że chodzą za nim funkcjonariusze służb sowieckich czy pracownicy ambasady sowieckiej. Tutaj pewności nie ma. Przestrzegł go, żeby uważał. Być może już właśnie wtedy, są takie przekazy, panowie rozmawiali po prostu nad operacją ucieczki Romualda. Około 11:30 przed południem Spasowski opuszcza Departament Stanu. Kierowca wraz z rodziną jakby czekali na niego, wsiadają do samochodu, jadą do rezydencji. W rezydencji Spasowski zwalnia kierowcę, który udaje się na zakupy i akurat będzie na tych zakupach w momencie, w którym Spasowski będzie uciekał. Do rezydencji na chwilę wpada zastępca, czy jeden z podwładnych Spasowskiego, Stanisław Pawliszewski. Panowie rozmawiają, do końca nie wiadomo o czym. Sekretarka Spasowskiego, Justyna Gądzik, wydzwania z ambasady, prosząc, by ambasador zjawił się pomimo soboty w placówce, bo są do podpisania kolejne papiery, ale Romuald, a zwłaszcza Wanda, która wtedy jest jego żona, prawda, dość mocno zdenerwowana, przestrzegają, nie chcą jechać do tej ambasady. Z perspektywy czasu twierdzili, że przeczuwali, że coś tam jest nie tak, że zaskakująco dużo pracowników w tej ambasadzie było. Po prostu obawiali się pójść do tego budynku, wręcz z taką sugestią, że może już z tego budynku ambasady nie wyjdą, co wydaje się oczywiście przesadzoną wersją, ale to świadczy o ich zdenerwowaniu w tym momencie. Ta sekretarka wydzwania, Spasowski dość opryskliwie się jej pozbywa. Trwają na gorączkowe jeszcze rozmowy właśnie w gronie rodzinnym. Wreszcie około 14, może 14:15, może 14:30 Spasowski dzwoni do wspominanego Jacka Scanlana i już wprost deklaruje pragnienie poproszenia o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. Zaledwie po 15 minutach przyjeżdżają pierwsi funkcjonariusze, na początku policji, wkrótce zjawia się FBI. Budynek zostaje dyskretnie, ale otoczony. Zaczyna się pospieszne pakowanie. W rezydencji zjawia się też grono kilku znajomych spasowskich, amerykańskich. Taki nastrój rozgardiaszu panuje. To pakowanie w sumie się dość długo przeciąga. Spasowscy są ze zrozumiałych względów zdenerwowani. Około 18:00 pod budynek rezydencji podjeżdża kierowca, ten, który był na zakupach, ale jest zatrzymany przez FBI i poproszony, dość sugestywnie, żeby stanął na poboczu i po prostu czekał. Podobno jemu również zaproponowano w tym momencie emigrację. On się jednak na to nie zgodził. Około 20:00 ostatecznie rusza kawalkada samochodów. W jednej z limuzyn siedzi Romuald Spasowski z żoną Wandą, w drugiej jego córka Maria i zięć, Andrzej Grochowski. Cała kawalkada odjeżdża, kluczy po ulicach miasta i wreszcie Spasowscy są wprowadzeni do bliżej niezidentyfikowanego apartamentu w jednej z bocznych uliczek, gdzieś na przedmieściach Waszyngtonu, gdzie spędzą noc. Późnym wieczorem, kiedy Turkowski jest wreszcie zwolniony z tego przymusowego postoju, on pospiesznie idzie do ambasady. Też inni pracownicy są zaniepokojeni nieobecnością ambasadora. Sprawa szybko się wydaje. Jeszcze tego samego wieczora, 23 grudnia, czasu waszyngtońskiego, w sobotę jest przeprowadzona taka rewizja, pierwsza w gabinecie ambasadora i w opuszczonej rezydencji. Wybucha skandal, wiadomo. Okazuje się już bezsprzecznie, że ambasador PRL-u w Stanach Zjednoczonych, Romuald Spasowski, poprosi o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych.
O tej sprawie prawdopodobnie nazajutrz, to jest różnica czasu też między, prawda, mamy tutaj Tokio, Warszawę i Waszyngton. Właśnie w Tokio ambasador PRL-u w tamtym, w Japonii, Zdzisław Rurasz, prawdopodobnie w niedzielę 20 grudnia dowiedział się o dezercji Spasowskiego. On wtedy przeżywał taki dość trudny moment, bo może to nie zabrzmi do końca poważnie, ale dla rodziny Rurażów była naprawdę poważna rzecz. Oni w tym momencie, zmarł ich ukochany pies, Cocker Spaniel, który był z nimi od kilkunastu lat. Oni to mocno przeżywali, Rurażowie, czyli Zdzisław Rurasz, jego żona Janina i córka Ewa. We wtorek, 22 grudnia, odbyła się taka ceremonia pogrzebu tego psa. Zresztą Rurasz udał się na tą uroczystość limuzyną z flagą prawda, Polski Ludowej. No, spotkało się to z dość takimi niewybrednymi może komentarzami personelu, ale to pokazuje, jak ważna była to dla niego sprawa. 23 grudnia w środę. Od rana Rurasz był podekscytowany, zdenerwowany. Kręcił się po terenie ambasady. Akurat w przypadku Tokio rezydencja, czy mieszkanie właściwie, apartament ambasadora mieściła się na terenie ambasady. Tak więc tu mamy jedną jak gdyby placówkę. Był nadaktywny. Chodził od biura do biura. Umówił się na kawę z przybywającym mu wcześniej w Tokio byłym premierem Józefem Cyrankiewiczem. Zaczął rozpowiadać, że wraz z córką wybierze się do pralni, by zrobić takie wielkie przedświąteczne, mamy zaraz Wigilię, pranie. To było usprawiedliwienie dla pakowania po prostu różnych rzeczy. Też zaczął rozpowiadać, że z kolei jego żona uda się tam na zakupy też do fryzjera. Rzeczywiście Janina Rurasz opuszcza też przed południem 23 grudnia teren ambasady, natomiast Ewa Rurasz, córka Zdzisława, ambasadora, wraz z jednym z pracowników pakowała rzeczy pod pretekstem szykowania właśnie tych materiałów czy ubrań do prania. Natomiast sytuacja jest dość nerwowa, dużo ludzi się kręci, jest taki sklepik przy ambasadzie, gdzie przychodzi sporo Polaków robić zakupy. Wreszcie Rurasz, jak gdyby, można powiedzieć, nie wytrzymuje, każe córce wsiąść do tego samochodu, przy takim zdziwieniu trochę pracowników i odjeżdża tą limuzyną. Nie udaje się jednak, sam kieruje, to też jest... Było dość niezwykłe, bo przeważnie do takich celów służył kierowca, prawda, ambasady. No ale powiedzmy, pretekst jest. Wyjeżdża, nie udaje się jednak do pralni, tylko w pobliskim parku odbiera czekającą na nich Janinę, swoją żonę, i cała trójka udaje się w stronę ambasady USA w Tokio. Co ciekawe, Rurasz nie znał trasy do tej ambasady, no, nigdy tam sam nie jechał, ale pomysłowa córka Ewa poprosiła, żeby wynająć taksówkę, który pokieruje ich, prawda, za taksówką pojadą do ambasady amerykańskiej. Tak też się dzieje. Tam Rurasz prosi o azyl, podobnie jak Spasowski jest przewieziony do takiego tajnego apartamentu CIA, może niekoniecznie bezpośrednio CIA, tego na 100% nie wiemy, w każdym razie w dyspozycji ambasady amerykańskiej, gdzie też jest przesłuchiwany, przeczeka noc i w Wigilię 24 grudnia jest przewieziony, zresztą zwykłym rejsowym samolotem, leci do Stanów Zjednoczonych. Jeszcze tego samego dnia, bo jest różnica czasu, ląduje w Waszyngtonie. Nadal jest Wigilia 24 grudnia. Znowu wybucha kolejny skandal. Drugi dyplomata wysokiej rangi Polski Ludowej decyduje się na emigrację, decyduje się na azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. Wybucha oczywiście skandal. To jest jakby punkt wyjścia, prawda? Mamy te ucieczki. Natomiast cała jakby sztuka tkwi w tym, żeby odtworzyć to, jak do tych ucieczek doszło, co motywowało tymi oboma mężczyznami i jak właśnie zinterpretować to, tę decyzję. Rurasz był młodszy. Starszy był Romuald Spasowski, rocznik 20, jak już mówiłem, urodzony w tym takim momencie dramatycznym, prawda, kiedy ważyły się losy w ogóle świeżo odrodzonej Polski i Warszawy.
Można powiedzieć, że przez całe życie Rurasz, przepraszam, Spasowski, żył w cieniu ojca. Ojciec Spasowskiego, Władysław Spasowski, był znanym lewicowym marksistą, filozofem, wręcz stalinistą, można by powiedzieć, bo on był zafascynowany Związkiem Sowieckim. Cieszył się dużym takim... On był też pedagogiem, prowadził takie kursy w międzywojniu, tak więc miał także grono swoich takich, powiedzmy, może nie wyznawców, ale uczniów. Cieszył się dość sporym poważaniem. Był takim lewicowym właśnie, komunistą można wręcz powiedzieć, nie tylko lewicowcem, ale wręcz komunistą. Natomiast on nigdy nie zapisał się do partii, nie był działaczem aktywnym, ale był takim filozofem, tworzył różne broszury, książki, na przykład o wyzwoleniu człowieka, napisał taką książkę w latach 30. No i można powiedzieć, że Romuald Spasowski żył trochę w cieniu ojca. Nie mam teraz czasu, żeby przyglądać się tej biografii bardzo, bardzo szczegółowo, dlatego rzucam bardzo krótko tylko pewne hasła biograficzne. Każdy tutaj z tych elementów można oczywiście mocno rozwinąć. Klasyczne pokolenie Kolumbów jednocześnie, można by powiedzieć, w przypadku Spasowskiego, bo to jest rocznik 20, prawda? Matura w maju 39 roku, najbardziej klasycznie z tego pokolenia, jak się tylko da, ale właśnie ten background bardzo mocno lewicowy, komunistyczny wręcz, jest jednak nietypowy i bardzo mocno zaznaczył postać Spasowskiego. On rzeczywiście był wierzącym komunistą. Zostaje tym wierzącym komunistą nadal w momencie, w którym wybucha wojna. Trochę ten okres wojenny jest mglisty, bo znamy go głównie tylko ze wspomnień samego Spasowskiego, do których należy oczywiście podchodzić ostrożnie. Wiemy, że i on, i Władysław próbowali przebić się najpierw na wschód, nawet jak był 17 września, jakby to we wspomnieniach nie jest mocno komentowane, chociaż Spasowski tam stara się mówić, że właśnie był rozczarowany tą postawą Sowietów, że tutaj był dla niego szok, ale też przyznawał jednocześnie, że nadal był gorliwym komunistą, nie zamierzał tych poglądów na razie zmieniać. Zresztą widać też ten wpływ ojca. Ten ojciec w listach do syna wyraźnie wtłacza mu ten światopogląd i syn to mocno przyjmuje. Tak więc to psychologicznie jest wiarygodne. W każdym razie oni próbują się przebić do Rosji, występują też drogą oficjalną, starając się głównie w korespondencyjnych relacjach z ambasadą sowiecką w Berlinie, która przecież funkcjonuje aż do czerwca 1941 roku, prawda? Mamy sojusz niemieckich nazistów z Sowietami. Starają się o legalny wyjazd po prostu w głąb ZSRR, co zresztą ściąga na nich uwagę mimo wszystko podejrzliwego zawsze gestapo. W pewnym momencie i Romuald, i Władysław, czyli ojciec i syn, są aresztowani przez gestapo. Przez parę dni są przetrzymywani na Pawiaku, przesłuchiwani na alejach Szucha, prawda? Ale nie są torturowani najprawdopodobniej i w końcu gdy Niemcy się orientują, że to są jednak komuniści, którzy mają tam kontakty z placówkami sowieckimi, to ich wypuszczają, bo Sowieci są jednak sojusznikami. Natomiast Władysław musi się zgłaszać co dwa tygodnie właściwie do gestapo, czyli ta kontrola jest. Oczywiście cała sytuacja się zmienia w momencie, w którym Niemcy napadają na Rosję bolszewicką w czerwcu 1941 roku. Spasowscy zdają sobie sprawę, że to dla nich jest właściwie wyrok śmierci, bo są kojarzeni jako komuniści. Mówiąc tak, może trochę nieelegancko, Władysław Spasowski wyprzedza wypadki. Na początku lipca w ogrodzie botanicznym zażywa truciznę, cyjanek i popełnia samobójstwo, zostawiając zresztą listy pożegnalne do byłej żony, a matki Romualda, no i do samego Romualda. Oczywiście samobójstwo ojca wstrząsa synem, on poprzysięga sobie i mówię, to jest wiarygodne psychologicznie, to oczywiście łatwo tłumaczy późniejsze zaangażowanie Romualda w system, w komunizm, ale jest to wiarygodne. On poprzysięga sobie, że będzie kontynuował dzieło ojca i rzeczywiście czyni to przez kolejne kilkadziesiąt lat, aż do grudnia 1971 roku. Jego kariera jest dość błyskotliwa, nawet nie dość, ale po prostu błyskotliwa. Też oczywiście tutaj ta fama ojca, prawda, który urasta taki może drugorzędny, nie jest jakiś najważniejszy działacz, prawda, wspominany
później w Polsce Ludowej, ale jest taką legendą jednak ruchu komunistycznego, prawda? I trochę na tej bazie Spasowski buduje swoją pozycję. On zaraz po wojnie wyjeżdża do Niemiec, gdzie działa tam w komisjach reparacyjnych. Zostaje konsulem generalnym w Düsseldorfie, a w 51 roku, no mając, on jest rocznik 20, prawda? 31-letni młody jeszcze no dyplomata, właściwie nieprofesjonalny, bo on studiów wyższych nie skończył nigdy. Próbował zaczynać, ale no nigdy tutaj tych studiów nie skończył. Wyjeżdża jako pierwszy sekretarz ambasady, wtedy jeszcze RP, prawda, wkrótce PRL-u, do Londynu. Zresztą współpracuje z wywiadem wojskowym wtedy dość czynnie. Tam się daje poznać jako gorliwy po prostu aparatczyk. Wraca, niedługo potem wyjeżdża jako poseł nadzwyczajny PRL-u już do Buenos Aires, do Argentyny. W latach 53-54 tam przebywa. Natomiast kolejnym etapem jego kariery jest po raz pierwszy Waszyngton. On w wieku no, tych 30 paru lat, w 55 roku ostatecznie, wyjeżdża do Waszyngtonu jako ambasador. No, to jest niezwykła sytuacja, w której tak młody człowiek, niedoświadczony w sumie jeszcze, bez no, takiego wykształcenia formalnego, nawet już tego ludowego, prawda, dyplomatycznego, jedzie jako ambasador do Stanów Zjednoczonych i w latach 55-61 jest ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Mówię, też nie chcę za dużo czasu tracić na to kwestie biograficzne. Natomiast tam on się nie dał poznać jako jakiś opozycjonista oczywiście. Realizował po prostu interesy wytyczne partii. W latach 60. jego kariera jest trochę wstrzymana głównie przez problemy natury osobistej. On wdał się w romans, małżeństwo się właściwie rozpadło. Też nie chcę oczywiście w to wchodzić. W każdym razie w 66. roku wyjeżdża z kolei do Indii, do New Delhi, gdzie zostaje ambasadorem w Indiach. I w tym momencie dochodzi do losu kolejna tragedia w życiu, czy do głosu kolejna tragedia w życiu Spasowskich, mianowicie latem 70 roku, tuż przed odwołaniem, czy przed powrotem już, przed rychłym powrotem Spasowskich do Polski, samobójstwo popełnia kolejny Władysław Spasowski, tym razem syn Romualda, który został nazwany Władysław po dziadku. Zwany był pieszczotliwie Kajtusiem. Tak więc kolejne samobójstwo wstrząsa tą rodziną. No proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie samobójstwo popełnia ojciec, prawda? Później samobójstwo popełnia 18-letni syn. Nie trzeba chyba mówić, jak wstrząsające były to wydarzenia w życiu Spasowskiego. I gdzieś od tego momentu pewnie, oczywiście to trzeba by bardzo jeszcze zniuansować. Ja sam zdaję sobie sprawę, że tutaj no tak trochę bezceremonialnie grzebię, prawda, w tym życiorysie, ale no zaczyna się jednak ta ewolucja. Spasowski twierdzi, że ona wcześniej się zaczęła, ale no na pewno to samobójstwo syna, który był właśnie antykomunistą, nie chciał wracać do Polski, on chciał studiować w Stanach Zjednoczonych. Dla niego powrót do Polski był jakimś koszmarem. No sprawia, że jednak Spasowski zaczyna przerabiać w sobie, prawda, swój stosunek do systemu, no ale jeszcze przez 11 lat temu systemowi służy. Bo oto w 70, po powrocie z Indiach, ostatecznie w 72 roku zostaje wiceministrem spraw zagranicznych, a w 77 roku zapada bezprecedensowa w historii polskiej dyplomacji decyzja, mianowicie Romuald zostaje wysłany po raz drugi jako ambasador PRL-u w Waszyngtonie. No coś takiego się nigdy nie zdarzyło, co pokazuje, jak wyjątkowo jednak taka kariera przebiegała i jakie jednak zaufanie do Spasowskiego miano. W momencie wybuchu Solidarności Spasowski z dużą sympatią patrzy na ten ruch. Widać, że jakby dał się ponieść temu fenomenowi, prawda, Solidarności, no ale przychodzi grudzień 81 roku i sytuacja ulega diametralnej zmianie. Życiorys Rurarza może nie obfituje aż tak dramatyczne wydarzenia, ale niewątpliwie Zdzisław Rurarz jest bardzo ciekawą postacią. To jest no, dość wyjątkowy przykład człowieka, który no, mimo tkwienia w establishmencie państwa o aspiracjach totalitarnych, jakim była PRL, potrafił gdzieś zachować pewną niezależność myślenia, takie bezserwiserstwo, prawda? Takie skłonność do dyskusji, takiej oryginalności. To jest dość ciekawy fenomen osobowościowy tej postaci. Młodszy od 10 lat od Spasowskiego, urodził się w 30 roku w Pionkach.
No, nie będę teraz wchodził w okres, prawda, wojny, no bo jeszcze tutaj mówimy o młodym człowieku. Natomiast wyjątkowe w tej biografii jest to, że on w wieku 15 lat, w 1945 roku przystępuje do Związku Walki Młodych. Natomiast w 1946 roku, jako 16-latek, i to jest bardziej wyjątkowa sprawa, zostaje przyjęty do PPR-u, do Polskiej Partii Robotniczej w Końskich, bo on zamieszkał po wojnie w Końskich i tam działa bardzo, bardzo aktywnie, daje się poznać jako taki bardzo energiczny działacz partyjny. Też są pogłoski, ale nie ma tutaj tego za bardzo potwierdzenia, że no brał udział czynnie w utrwalaniu władzy ludowej, no może nie zbrojnie, ale słowem, prawda, bardzo mocno w tą propagandę wchodząc. No akurat to, że wchodził w propagandę, to wiemy, to jest dość jednak pewne. W 50 roku zaczyna studia w tej szkole służby zagranicznej, prawda, która jest taką kuźnią przyszłych kadr dyplomatycznych czy w handlu zagranicznego, ale też kuźnią wywiadowczą, no, nie oszukujmy się. Później kontynuuje studia na SGPiS-ie, prawda, Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Wydziale Handlu Zagranicznego. W latach 54-56 pracuje w KC jako aparatczyk takiej komisji do spraw nauki, a później wiąże się już właściwie na większość swojego zawodowego życia z Ministerstwem Handlu Zagranicznego, czyli działa w pokrewnej do MSZ-u jednostce, też bardzo często wyjeżdża za granicę, dużo czasu spędza w Genewie przy instytucjach ONZ-owskich, a w latach 62-66, czyli zaraz po Spasowskim, pracuje w Waszyngtonie, no tylko na trochę niższym stanowisku w Biurze Radcy Ekonomicznego. Zresztą w momencie, w którym Spasowski był w Indiach, Rurasz był tam na jakiejś konferencji i panowie się poznali. No, nigdy nie byli jakimiś bliskimi przyjaciółmi, może o tym jeszcze powiem, ale na pewno się znali, kojarzyli. Taki szczyt może kariery Rurasza przed wyjazdem do Tokio, to jest początek lat 70., kiedy on zostaje osobistym doradcą Edwarda Gierka. Zresztą napisał później taką dość głośną książkę Byłem doradcą Gierka. W tym doradcą jest dość krótko, lata 72-73 tak naprawdę. Później znowu wyjeżdża do Genewy. Wreszcie w drugiej połowie lat 70. wiąże się z MSZ-em, zostaje doradcą ekonomicznym w ministerstwie, a w lutym 81 roku wyjeżdża na swoją pierwszą ambasadorską placówkę właśnie do Tokio. Tym ambasadorem jest ledwie 11 miesięcy, no bo przychodzi grudzień 81 roku. Rurasz również dał się poznać jako sympatyk Solidarności. I teraz można zacząć się zastanawiać, kiedy tak naprawdę oni zaczęli myśleć o tej ucieczce. To jest bardzo duży temat, ja nie mam za bardzo czasu, żeby też się nad tym skupiać, no ale parę wątków chciałbym zauważyć. Charakterystyczne jest to, że w 81 roku, na kilka miesięcy przed wprowadzeniem stanu wojennego, zarówno Spasowski, jak i Rurasz ściągnęli swoich najbliższych odpowiednio do Waszyngtonu i do Tokio. No to jest bardzo mocna przesłanka sugerująca, że jednak mogli wcześniej, przed stanem wojennym, myśleć o tej ucieczce, choć oczywiście nie jest to argument jeszcze przesądzający, ale tak się dzieje. A więc w latem 81 roku do Romualda i Wandy Spasowskich do Waszyngtonu przyjeżdża właśnie córka Maria, zwana Misią, i jej mąż Andrzej Grochulski. Natomiast do Rurażów, Ewy i, przepraszam, Janiny i Zdzisława Rurażów, czyli ambasadorowej i ambasadora, do Tokio przyjeżdża studentka z Genewy, zresztą studiowała w Genewie, studentka Ewa Rurasz, narzeczona zresztą obywatela belgijskiego. Tak więc no, ta najbliższa rodzina jest już na miejscu, prawda? Jest w Tokio, jest w Waszyngtonie. To jest dość ważny argument, sugerujący, że może o tej ucieczce oni myśleli już wcześniej. Natomiast kluczowe wydają się ostatnie dni, czy inaczej, ten moment między wprowadzeniem stanu wojennego
a samą ucieczką. Bo jeżeli nawet myśleli wcześniej, no to niewątpliwie katalizatorem, takim impulsem, który ten silnik może gdzieś tam warczący już uruchomił na dobre, jest oczywiście prowadzenie stanu wojennego i to jest zrozumiałe. Znowu, z strony takiej czysto też psychologicznej, prawda, że to jest ten impuls. Na to też nakłada się pytanie, czy służby specjalne amerykańskie, no może japońskie tutaj są jednak drugoplanowe, odegrały jakąś rolę w przygotowaniu tej operacji ucieczkowej, znaczy jakąś rolę odegrały, od którego momentu, to jest istotne, prawda? I czy w jakiś sposób brały udział w przekonywaniu, że tak powiem ogólnie, czy Rurarza, czy Spasowskiego do tej ucieczki. I tutaj trochę uderzamy głową w mur, bo materiały amerykańskie, wywiadowcze nie są dostępne. Są zanonimizowane, nie są dostępne, są nadal po prostu utajnione, o ile są, no, ale nie wyobrażam sobie, żeby nie było tutaj tych materiałów, no bo to jest dość oczywiste, prawda? Natomiast no, nie możemy tutaj powiedzieć, jaka jest rzeczywista rola służb amerykańskich, bo po prostu nie mamy na to dowodów. Natomiast wiemy tyle, że służby PRL-owskie starały się oczywiście wybadać związki ewentualne Rurarza Spasowskiego ze służbami amerykańskimi przed ucieczką i mimo olbrzymich starań i takiego wręcz naciągania faktów nie były w stanie tego zrobić. Mówię, to nie jest znowu jeszcze argument przesądzający, ale no nic tutaj nie znalazły. Nie było tutaj rzeczywiście jakichś mocnych przesłanek, które mogłyby ten związek sugerować. To nie przesądza, ale jest też charakterystyczne. Natomiast moim zdaniem, już tak trochę jakby przeskakując nad różnymi pytaniami, wątpliwościami, no proszę zrozumieć, że w ciągu godziny staram się opowiedzieć no właściwie książkę, którą teraz piszę, a która ma już kilkaset stron notatek, prawda? Tak więc to naprawdę upraszczam. Ja bym tutaj zaobserwował proces zmiękczania obu tych dyplomatów. Było widać, że oni no coraz gorzej czują się w tej roli. Opowiedzieli się właśnie za Solidarnością. No stan wojenny widocznie naprawdę przyjęli z szokiem, prawda? I to jest realne uczucie. Tak więc moim zdaniem to zmiękczanie mogło trwać. Mogło trwać przynajmniej w czasie, w którym oni sprawowali te swoje ostatnie placówki dyplomatyczne, prawda? Kiedy byli na tych ostatnich placówkach, czyli ambasada w Waszyngtonie, ambasada w Tokio. Amerykanie mogli sugerować, że w razie czego, prawda, my tu jesteśmy, że możecie na nas liczyć, to mogły być naprawdę niekoniecznie bezpośrednie namawianie do ucieczki, tylko takie pokazywanie, że w razie czego jest taka opcja. Zwłaszcza tutaj można było podejść żony ambasadorów, a zwłaszcza Wandę Spasowską, która była gorliwą katoliczką, która naprawdę już od lat 60. manifestowała swój dystans w stosunku do komunizmu, co jest zresztą takim przyczynkiem do jednak pokazania pewnych dziur w systemie, no bo jednak gorliwa katoliczka żona, która krytykuje system, no to nie jest argument, atut, łagodnie rzecz ujmując, dla męża, który robi karierę dyplomatyczną, a mimo wszystko Spasowski tą karierę robił, co pokazuje, że może te takie sieci nadzoru, prawda, mimo tego, że PRL była takim państwem, a nie innym i starała się wszystko kontrolować, no nie były takie zupełnie ścisłe. Ale widać, że ta Wanda Spasowska, ona rzeczywiście też miała bardzo duży wpływ na męża. Ona gdzieś drążyła tą skałę. Ona miała dużo znajomych amerykańskich. Ona właśnie krytykowała polskie władze. Ona manifestowała swój katolicyzm i nawet przez Wandę można było tutaj dużo uczynić. Naprawdę służby nie musiały się bardzo starać. Tutaj jak gdyby trochę to zaczęło samo grać, prawda? Zwłaszcza po 13 grudnia to już zupełnie. Podobnie, bo być może nie w takiej skali było w przypadku Rurarza, ale pamiętajmy, że dwie najbliższe mu osoby, czy właśnie żona i córka, są już w Tokio. Tak więc to jest też bardzo, bardzo istotne. Tak więc ja bym tu tak postawił hipotezę o zmiękczaniu, ale to zawsze będzie tylko hipoteza bez znajomości materiałów amerykańskich. Natomiast moim zdaniem to nie było trzeba po prostu za bardzo robić jakiejś olbrzymiej akcji namawiającej tych ludzi do tych dwóch ambasadorów do ucieczki, bo oni sami już o tym myśleli, oni sami gdzieś wprowadzali się już na te tory. Wystarczyło im pokazać, że jakby co, to my jesteśmy. I z tym się wiążą pewne zagadki związane z samym momentem ucieczki. Ja przedstawiłem Państwu w bardzo dużym skrócie oczywiście, może trochę nieporadnie, te ostatnie chwile przeducieczkowe. Ale mamy tu pewne znaki zapytania. W przypadku Spasowskiego, żeby też nie przedłużać,
Największym znakiem zapytania jest to, co Spasowski robił między wieczorem 17 grudnia a wieczorem 18 grudnia, czyli zaraz przed ucieczką. Pamiętajmy, że ucieczka to jest sobota 19 grudnia. Według jego wspomnień, jego żony, on w tym czasie wyjechał do Nowego Jorku, nie mówiąc właściwie nic nikomu. Znaczy, zapowiedział, że pojedzie, ale pojechał do tego Nowego Jorku, do nikogo się nie zgłosił, tam była też placówka PRL-owska i właśnie na kilkanaście godzin nie było wiadomo tak naprawdę, gdzie ten Spasowski i Wanda Spasowska są. Oni twierdzili, że rozmawiali w tym czasie z kardynałem Cookiem i tam rozmawiali właśnie z tym kardynałem, między innymi, czy w razie czego byłaby to jakaś możliwość zorganizowania ich, no właśnie, ucieczki. Tylko to słowo nigdy nie pada, że było charakterystyczne w tych wspomnieniach czy w tych relacjach. To zawsze jest powiedziane, że gdyby coś się stało, że jakby zdecydujemy się na radykalny krok, to czy tutaj struktury kościelne pomogą. No, cała ta relacja jest taka mocno dość wątpliwa. PRL-owskie służby podejrzewały, że Spasowski wcale żadnym kardynałem się nie spotkał i Wanda, tylko po prostu wtedy no, takie miała miejsce jakaś dłuższa nasiaduwa, mówiąc brzydko, czy dyskusja właśnie ze służbami amerykańskimi, żeby przedyskutować operację ucieczki, prawda? I wydaje się, że jest to całkiem ciekawa teoria. No tylko, że może służby poszły za daleko, bo one twierdziły, że Spasowski nigdzie nie wyjechał, tak naprawdę został w Waszyngtonie. Ja bym raczej sugerował, że on mógł do tego Nowego Jorku wyjechać, no bo tam nawet po prostu łatwiej było się spotkać, mniej było oczu do obserwacji. I tutaj być może mamy właśnie tą kluczową rolę służb amerykańskich, który nie potrafimy do końca dostrzec, bo nie mamy dokumentów amerykańskich. Natomiast wydaje się, że właśnie w tym okresie między wieczorem 17 grudnia a wieczorem 18 grudnia zapadła decyzja ucieczkowa. Tak więc tyle moglibyśmy tutaj powiedzieć, ale mamy ten znak zapytania. I na pewno w tym momencie, i to moim zdaniem na 99%, no powiedzmy, 9% można powiedzieć, może nie na pewno, ale na tyle, no w tym momencie służby amerykańskie już na pewno uruchomiły tą operację ucieczkową. Natomiast czy dopiero teraz, czy to był dopiero finał akcji, o których nie wiemy, wcześniejszych jakichś działań, no tutaj no, trochę z frustracją musimy powiedzieć, że tego po prostu nie wiemy. W przypadku Ruraża sytuacja jest trochę podobna, bo akurat na no, 2,5 dnia przed ucieczką nastąpił dość zadziwiający przeciek. Otóż korespondent Agencji Japońskiej Informacyjnej Kyodo w Waszyngtonie poinformował, że oto wysoki dyplomata PRL-owski poprosił o azyl w Tokio. Poprosił Amerykanów o azyl w Tokio. Nie było napisane wprost, że Ruraż. Natomiast w tym momencie Ruraż jeszcze jest na miejscu. Wcale jeszcze w tym momencie nie zdecydował się, znaczy nie przeprowadzi już, może decyzja zapadła, ale nie przeprowadził jeszcze tej ucieczki. Otóż okazało się, że tuż wcześniej, 20 grudnia 1981 roku, Ruraż no, odbył takie znowu nie do końca określone rozmowy właśnie z dyplomatami amerykańskimi, zresztą z brytyjskimi też, gdzie zastanawiał się, czy w razie czego, gdyby on się zdecydował, to Amerykanie mogliby pomóc. Japończycy mieli w ogóle zasadę, że nie udzielają azylu politycznego, stąd w ogóle nawet się ich nie, o to nie pytał. No i wydaje się, że ktoś po prostu za dużo powiedział i ta rozmowa przeniknęła do w jakiś sposób do mediów i stąd ten przeciek. Ruraż w depeszy do Warszawy z 21 grudnia 1981 roku zapewniał, że to jest właśnie prowokacja, że to nic nie ma na miejscu, oczywiście jest na miejscu, pracuje, nic tu się nie dzieje. No ale ten przeciek pokazuje rzeczywiście, że przynajmniej od tego 20 grudnia Ruraż no, bardzo poważnie o tej ucieczce myślał, a wręcz planował już jej przeprowadzenie. Czyli znowu możemy te kilka dni wcześniej już samą decyzję umieścić, ale to jest bardzo ostrożne, no bo jak mówiłem, ta decyzja mogła zapaść już dużo wcześniej, ale tutaj mamy te punkty jakby otwarte, mamy ten znak zapytania. Jedno jest pewne, w momencie, w którym obaj już uciekli, oznaczało to no, niezwykły cios taki PR-owski, mówiąc dzisiejszym językiem, dla ekipy Jaruzelskiego, prawda? No bo jednak nie udało się ukryć faktu, że dwaj przedstawiciele PRL-u i to jeden na najważniejszej placówki, czyli tej waszyngtońskiej, no, zdecydowali się na azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. No, tego nie dało się zamieść pod dywan. Jaruzelski i ekipa starali się przynajmniej jakoś gasić ten wybuchły już pożar, rozpętując taką czarną propagandę, taką nagonkę propagandową na
Spasowskiego i Rurarza, oczywiście nazywając go, i to nawiązując do głównego tytułu mojego wystąpienia, zdrajcami oczywiście. No, dla PRL-owskiej propagandy było to oczywiste, że to są zdrajcy, którzy, prawda, no, którzy zawdzięczają wszystko Polsce Ludowej, no coś w tym było, no w sensie karierę cały czas tej Polsce Ludowej robili. No a tutaj właśnie niewdzięcznie, jakby, prawda, ulegając podszeptom co najmniej, prawda, propagandy amerykańskiej, służbom specjalnym amerykańskiej, właśnie realizując wręcz operacje Amerykanów, zdecydowali się na ten azyl polityczny, co jest dowodem właśnie na zdradzieckość, na tchórzostwo, na interesowność, że to za dolary zrobili. No możemy sobie wyobrazić całą tą propagandę, która jest tutaj rozkręcona. Zresztą propagandzie towarzyszyła działalność, postępowanie karne wymierzone przeciwko Spasowskiemu i Rurarzowi, i oni ostatecznie zostali skazani zaocznie na karę śmierci. No bo no, trzeba zdrajców było, prawda, ukarać odpowiednio. Bardziej to była przestroga może dla innych, prawda, żeby nie szli tą drogą, niż dla nich samych. No, oni przebywali w Stanach Zjednoczonych, byli pilnowani. Tak więc no to ten wyrok śmierci był zaoczny, ale jednak był. I to było takie zwieńczenie tej całej nagonki propagandowej na Spasowskiego i Rurarza. Oczywiście skonfiskowano im majątki w Polsce, zabrano prawa obywatelskie. Oni zresztą o te majątki później starali się już po 1989 roku z częściowym tylko powodzeniem. Niewątpliwie Spasowski i Rurarz stali się również obiektem, czy zostali wykorzystani przez propagandę, czy działalność informacyjną, ale no też propagandową, amerykańską. Oczywiście. No i oczywiście w tej propagandzie amerykańskiej oni byli przedstawiani jako patrioci, szlachetni, którzy jakby kierowani tym takim no, sumieniem zdecydowali się na emigrację, na azyl polityczny. Oni bardzo mocno atakowali Jaruzelskiego, atakowali wprowadzenie stanu wojennego. Mówili, że to jest wojna wypowiedziana narodowi polskiemu, że obarczali Sowietów odpowiedzialnością za stan wojenny. No wpisali się idealnie w tą linię polityczną, prawda, amerykańską. Takim punktem szczytowym tego wykorzystania był udział Rurarza i Spasowskiego w takim dość znanym, chociaż dzisiaj trochę zapomnianym programie Let Poland Be Poland, nadanym w końcu stycznia 1982 roku. Tam występowali najważniejsi politycy zachodni z Reaganem na czele, ale też gwiazdy popkultury, jak na przykład zespół ABBA czy Frank Sinatra, no i wszyscy wyrażali wsparcie dla Solidarności, i również Spasowski i Rurarz. Tak więc mamy tą jakby drugą skrajność, która uznaje ich obu za no, bohaterów, za szlachetnych ludzi, którzy po prostu nie wytrzymali tego, co się dzieje w Polsce, i zdecydowali się na emigrację. Trzeba powiedzieć, że oni rzeczywiście przez całe lata 80., prawda, już na emigracji w Stanach Zjednoczonych byli dość mocno zaangażowani właśnie w taką działalność jakby piętnującą PRL. Jeździli po całych Stanach, udzielali odczytów, wygłaszali referaty. Rurarz bardzo mocno zaangażował się w działalność publicystyczną. Publikował naprawdę setki artykułów, no głównie w takiej prasie niszowej czy emigracyjnej, no ale jednak starał się rzeczywiście mocno działać. Podobnie, ale jednak trochę inaczej robił Spasowski, bo on jakby skoncentrował cały swój wysiłek i opublikował jedno duże dzieło, książkę The Liberation of One, czyli można powiedzieć wyzwolenie no, jednostki. Nawiązanie do książki swojego ojca, która była Wyzwolenie człowieka ogólnie, natomiast tutaj właśnie Spasowski napisał z lat 30., natomiast Spasowski napisał książkę The Liberation of One, Wyzwolenie jednostki. Taka spowiedź z życia, można powiedzieć. Trochę jednak no, trzeba do niej podchodzić ostrożnie, jest to pewna jednak kreacja literacka, ale ona się odbiła pewnym echem w Stanach Zjednoczonych. On jeździł z takim tournée całym promocyjnym. Ostatecznie ona wyszła w 1986 roku. Zresztą podobno są teraz plany, tak słyszałem, MSZ przynajmniej jakiś czas temu planował polskie wydanie tej książki. To się nigdy po polsku nie ukazało do tej pory. W każdym razie obaj działają bardzo aktywnie, prawda? Starają się promować tą wizję, znaczy krytykującą stan wojenny, jednocześnie pokazującą samych siebie jako te osoby, które uciekły właśnie z tego systemu, nie już w dłużej w nim nie wytrzymały. Co jakiś czas również władze ich wykorzystywały, zwłaszcza bezpośrednio po wprowadzeniu stanu wojennego. Spasowski miał taką słynne spotkanie z Reaganem. Romuald i Wanda Spasowscy 22 grudnia spotkali się w Białym Domu w gabinecie owalnym z
Reaganem. Przez media obiegła takie słynne zdjęcie, w którym już wychodząc z tego Białego Domu, Reagan odprowadził ambasadorską parę, trzymał nad nimi parasol, bo akurat padał deszcz, tak obejmował opiekuńczym ramieniem Wandę Spasowską. No, taki mocny obraz, który przeszedł właśnie przez media na całym świecie. Z kolei Rurasz był przesłuchiwany w Kongresie Amerykańskim, kilkakrotnie zresztą, gdzie mówił o łamaniu praw człowieka w Polsce. Tak więc to była rzeczywiście taka antykomunistyczna, można by powiedzieć, działalność. Co ciekawe, obaj mieli trudności, żeby się odnaleźć w rzeczywistości po 1989 roku. Bardzo sceptycznie podchodzili do transformacji ustrojowej i dość mocno krytycznie, a nawet nie dość, tylko po prostu mocno krytycznie patrzyli na III Rzeczpospolitą, na jej narodziny i jakby meandry całej tej polityki. Zresztą był problem też, żeby od razu im na przykład cofnąć te wyroki śmierci, to też się ciągnęła sprawa, nie mam czasu o tym teraz mówić. Nigdy nie wrócili do Polski zresztą po 1989 roku i bardzo gorzko uważali, że zostali zapomnieni, że ta ich ofiara, na jakieś poświęcenie w postaci tej emigracji w grudniu 1981 roku nie została doceniona, że właśnie jakby ich czas minął, nikt o nich nie pamiętał. Zresztą Spasowski borykał się z poważnymi problemami zdrowotnymi i w 1995 roku ostatecznie zmarł na raka. Kilka lat później niestety na raka zmarła również córka Spasowskiego. Ona zresztą akurat wróciła do Polski, angażowała się w takie kampanie właśnie przeciwdziałania nowotworom, tak więc taką działaczką społeczną, ale niestety sama przegrała tą walkę na początku XXI wieku. Najdłużej żyła Wanda, no, która jak widać pochowała jednego syna, córkę, prawda, i w dodatku jeszcze męża. Ona zmarła, nie chcę teraz skłamać, w 2012 bodajże, czy 2013 roku. Rurasz jako młodszy no też przeżył dłużej, też zmarł na raka zresztą w 2007 roku. I właściwie teraz z takich najbliższych krewnych żyje tylko obu, żyje tylko córka Zdzisława Ruraża, Ewa, ona żyje w Stanach Zjednoczonych. Zresztą mam z nią jakiś tam kontakt, sporo materiałów też uzyskałem dzięki niej do właśnie pracy, czy do badań nad biografią Zdzisława Ruraża. I teraz jakby zamykając trochę klamrą te życiorysy, chciałbym powrócić do podstawowego pytania, to znaczy, czy kwestii, jak odbierano ich decyzje z grudnia 1981 roku. Można to interpretować, to jest ostatni wątek, który chciałbym poruszyć, mam nadzieję, że nie zajmie mi to dużo czasu. Można interpretować skrajnie pozytywnie, skrajnie negatywnie, trochę idąc w myśl, prawda, tych dwóch przekazów propagandowych z jednej strony amerykańskiego, z drugiej strony perelowskiego. No z jednej strony, prawda, szlachetni patrioci, którzy w takim właśnie uniesieniu, jakby niezgodzie, w takim wyrzucie sumienia zdecydowali się przestać firmować, prawda, wojskową juntę Jaruzelskiego i zdecydowali się na emigrację. Z drugiej strony, no jacyś koniunkturaliści, kombinatorzy, którzy po prostu no, wybrali życie w wygodnym świecie Zachodu. No nie trzeba chyba dużo Państwa przekonywać, że obie te skrajne interpretacje są upraszczające. Przy czym ja też no, pewnie mam też taką świadomość, że nigdy stuprocentowo tej motywacji ich nie otworzę i być może moje tutaj uproszczenia, zwłaszcza na forum no jednak krótkiego wystąpienia w miarę, mogą być lekko krzywdzące. Nie jest to zupełnie moją intencją. Ale można przedstawić pewne argumenty jakby i za jedną radykalną wersją, i za drugą, zdając sobie sprawę, że obie są zbyt upraszczające i nie ma co ich absolutyzować. Jak już mówiłem, to ściąganie rodziny no, powoduje, że ten jakby koszt migracji, koszt azylu politycznego był mniejszy. Co innego, gdyby, prawda, nie wiem, córka jednego, córka drugiego były w Polsce, prawda? No, w Polsce były matki. Żyjące jeszcze. Tak więc to był problem. Natomiast ta najbliższa rodzina, taka no dzieci, one były już odpowiednio w Tokio i w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie i one razem jak gdyby z ambasadorami też ten azyl polityczny dostały. Tak więc tutaj mamy pewne obniżenie kosztów migracji, jak to się mówi w tym języku badań migracyjnych. Można dostrzec pewne elementy kalkulacji politycznej w ich myśleniu. Jak już mówiłem, obaj opowiedzieli się za Solidarnością.
No po 13 grudnia, mówiąc delikatnie, nie był to atut. Oni mogli się spodziewać, że zostaną odwołani, tak? Zaraz jeszcze o tym powiem zresztą. Po odwołaniu no, mogą ich spotkać nieprzyjemności, prawda? W tej dusznej atmosferze stanu wojennego. Ich kariera właściwie stanęła pod znakiem zapytania. Zbyt daleko tą sympatię wobec Solidarności okazywały, żeby to nie miało żadnych skutków po 13 grudnia 81 roku. A propos tego odwołania, od najpóźniej w listopadzie 1981 roku Spasowski dowiedział się, że z początkiem 1982 roku zostanie odwołany z Waszyngtonu. Zresztą to nie była jakaś szykana wielka, bo się dowiedział jeszcze przed stanem wojennym, poza tym już no, powoli zbliżała się do końca jego kadencja. Te 4-5 lat no, to jest takie dość typowe. Czyli on w momencie, w którym wybucha stan wojenny, wie, że zaraz musi do tej Polski wrócić. No a do czego nie mają wracać? Oni żyją na stopie, no może nie amerykańskiej typowej, ale jednak mają pensje ambasadorskie, żyją w świecie zachodnim. Natomiast powrót do Polski, do dłuższej atmosfery stanu wojennego oznacza nie tylko jakieś komplikacje polityczne, jakieś tutaj znaki zapytania, ale też po prostu egzystowanie no, w tej biedzie, prawda, w tej biedzie stanu wojennego. Wiadomo, oni tak należeli do pewnej elity. Poziom ich życia był i tak znacznie wyższy niż przeciętnego obywatela, no ale no, proszę sobie wyobrazić, w grudniu 81 roku po wybuchu stanu wojennego, no, perspektywa powrotu do PRL, nawet dla dyplomaty, no, nie jest czymś bardzo, bardzo przyjemnym. W dodatku, a propos jeszcze tego argumentu politycznego, oni obaj kojarzyli się jednak z epoką Gierka. Pamiętajmy, że Rurasz był doradcą Gierka. Spasowski został nominowany za czasów Gierka, a te nastroje rewanżystowskie, prawda, w stosunku do ekipy Gierka są dość mocne. Jaruzelski chce pokazać, że nie tylko walczy z Solidarnością, ale też właśnie z wcześniejszymi błędami, wypaczeniami. Przecież internował Gierka. No to czego się mógł spodziewać Spasowski i Rurasz? No może nawet podobnego losu i ten strach gdzieś w ich myśleniu na pewno zaistniał. Czyli tutaj mam takie argumenty właśnie wręcz koniunkturalne, które można by interpretować tak w sposób, no, może nieżyczliwy obu tym ambasadorom, że im do tej Polski powracać to się bardzo nie opłacało, prawda? Nic ich tam dobrego nie czekało. W tym momencie mimo wszystko więcej tracił Rurasz. On był dopiero jak na dyplomatę jeszcze młody, miał 51 lat, prawda, w tym momencie. Była to jego pierwsza placówka dyplomatyczna. Już mówiłem, on kojarzył się z Gierkiem, ale też z tym Gierkiem był skłócony. W końcu go Gierek zdymisjonował z tej pozycji doradcy. Tak więc on w sumie mógł liczyć jeszcze, mógł tak sobie pomyśleć też, że jednak może mu się nic złego nie stanie. Na pewno decyzja o migracji oznaczała dla niego koniec jakiejkolwiek możliwości kariery dyplomatycznej, właściwie każdej, no bo trudno sobie wyobrazić, że nagle w Stanach Zjednoczonych robił karierę dyplomaty. A był to człowiek dość ambitny, nawet bardzo ambitny, tak więc to była jakaś strata, tak czysto nawet zawodowego, ambicjonalnego punktu widzenia. Jak mówię, w przypadku Spasowskiego to już nie było tak oczywiste. Spasowski nosił się z zamiarem emerytury zresztą po tej ostatniej placówce w Stanach Zjednoczonych, a teraz właśnie wiedział, że ma być odwołany. Czyli nie tylko, że odwołanie, jeszcze emerytura w Polsce stanu wojennego. No słabo. Niekoniecznie było to wizja dla niego atrakcyjna. Natomiast pamiętajmy o jednym i to jest jakby interpretacja bardziej pozytywna. No to nie jest tak też oczywiste, że sobie ten azyl polityczny prosimy i to jest takie stryknięcie palca. To jednak jest decyzja, która całkowicie wstrząsa życiem, która no, w jakiś sposób zaprzepaszcza tą karierę, którą budowali. Oczywiście można powiedzieć, że co to za kariera w Polsce Ludowej. No ale oni jednak przez tą kilkadziesiąt lat tą karierę robili. Teraz postanawiają jednak zupełnie zacząć nowe życie od nowa w nieznanej trochę rzeczywistości bycia azylantem. Właściwie takimi, no, mówiąc językiem współczesnym, no-name'ami troszeczkę się stają, no bo tracą jak gdyby to wszystko, co osiągnęli. Zaczynają życie w jakiś sposób od nowa. Jest to na pewno koszt taki psychologiczny bardzo, bardzo duży. Doskonale widzieli sobie, zdawali sobie sprawę z tego, że będą obiektem nagonki propagandowej. Te wyroki śmierci były dla nich dość oczywiste, prawda? No, byli na tyle doświadczonymi aparytczykami, że widzieli, co ich czeka. I tak wyczuwając to działanie, oni naprawdę no, oburzyli się tym stanem wojennym. To widać. No, gdzieś coś w nich pękło. To nie jest tak, że przecież oni oczekiwali na jakieś kokosy teraz w tych Stanach Zjednoczonych. Jak patrzymy sobie na ich życie, to życie było naprawdę skromne. Oni żyli właśnie z jakichś tam tylko wynagrodzeń za wykłady, nie mieli stałej pracy właściwie. Musieli się przenosić z mieszkania do mieszkania, bo ze względów
bezpieczeństwa. To nie było tak, prawda, że to było zupełnie przemyślane w sposób tak czysto właśnie materialistyczny, można powiedzieć, czy jakaś kalkulacja materialna. No, była to jednak decyzja radykalna, wymagająca jakiejś odwagi i takiej decyzji o zerwaniu z tym życiem, które do tej pory prowadziliśmy. No i tutaj to można interpretować jak najbardziej pozytywnie z punktu widzenia tych osób. Tak zresztą, i właśnie to jest ostatni wątek, który chcę poruszyć, te niejednoznaczności najlepiej w ocenie wyboru Rurarza i Spasowskiego, oni zresztą, jak już mówiłem, bardzo później się mocno zaangażowali w piętnowanie stanu wojennego, przysłużyli się tym bardzo, można powiedzieć, no, sprawie polskiej, no bo można było pokazywać, proszę bardzo, to byli tutaj dostojnicy państwowi, przejrzeli na oczy, krytykują system. I ten ich głos był ważny w jakiś sposób. No ale ich wybory na pewno były niejednoznaczne, co najlepiej pokazują relacje Polonii amerykańskiej głównie, ale też ogólnie Polonii, czy emigracji polskiej, diaspory polskiej na świecie. Na przykład bardzo pozytywnie ich postać, obu, przyjął Jan Nowak-Jeziorański, który twierdził, że ewangelicznie, prawda, należy się cieszyć z nawróconych grzeszników i za takich uważał właśnie Rurarza i Spasowskiego. Użyczał im dużo, przeprowadził z nimi wywiad na falach Radia Wolna Europa. Nie był już co prawda dyrektorem, ale nadal miał tam oczywiście znaczenie, był dziennikarzem i obszernie relacjonował ich działania. Są takie duże wywiady właśnie i ze Spasowskim, i z Rurarzem, gdzie oni tłumaczą swoje decyzje. I tutaj ten przekaz był jak najbardziej pozytywny. Ale była druga strona, taka solidarnościowa, antykomunistyczna bardzo część Polonii, która uważała, że to jest coś nie tak. Wręcz podejrzewano ich, że może to jest jakaś operacja służb specjalnych, żeby właśnie klinem wejść w tą emigrację i wykorzystać Spasowskiego i Ruraża, żeby to jakiś zamęt siać. To zresztą nie znajduje żadnego potwierdzenia w źródłach. Widać wręcz, jak wywiad cywilny głównie, ale też wojskowy starały się inwigilować Spasowskiego i Ruraża, za wszelką cenę zdobyć na przykład adres ich zamieszkania. No pytanie po co? Pamiętajmy, że mam wyrok śmierci. Więc tutaj nam się otwierają różne też ciekawe interpretacje. W każdym razie no widać, że ze strony materiałów wywiadowczych, że oni są traktowani jako naprawdę wrogowie. Tutaj nie ma żadnej jakiejś operacji z nimi prowadzonej. Tak więc były te opinie rozbieżne. Problem polegał na tym. Spasowski i Rurarz chyba do końca sami nie rozumieli, później mieli trochę o to pretensje, że jakby no nie wygląda to dobrze, czy jakby budzi pewną nieufność fakt, że aparatczycy partyjni, którzy przez te kilkadziesiąt lat tkwili w systemie, firmowali ten system i za czasów stalinowskich, i za czasów gomułkowskich, i w grudniu 70 roku, i w czerwcu 76 roku. No teraz nagle kreują się, prawda, na wielkich antykomunistów i bardzo mocno piętnują ten system. Zresztą mówiąc bardzo ciekawe rzeczy i jakby no, mając może rację, no ale był tu pewien zgrzyt. Był tu pewien zgrzyt i był problem, i on jest zrozumiały dla odbiorcy, zwłaszcza polonijnego, żeby jakby zawierzyć nagle tym dezerterom, prawda? No, trudno było nagle ich podziwiać, prawda, wychwalać i solidaryzować się z nimi, mając tą perspektywę, że jednak oni przecież firmowali ten system, byli twarzą tego systemu, byli beneficjentami tego systemu. Wyjeżdżali na placówki zagraniczne, nie znali problemów przeciętnego Polaka tak naprawdę. Wręcz jak sobie policzymy, to może więcej czasu spędzili na delegacjach i na placówkach zagranicznych niż w tym PRL-u, który teraz tak ostro krytykowali, prawda, i któremu tak teraz bardzo z antykomunistycznym przesłaniem występowali. Tak więc myślę, że można zrozumieć też takie niuanse, czy no pewien dystans emigracji w stosunku do Rurarza i Spasowskiego. I myślę, że ten problem z wychwyceniem ich decyzji mamy też do dzisiaj, bo naprawdę trzeba docenić ten gest z grudnia 81 roku, ale jednak pamiętać o tym, że przez te kilkadziesiąt lat ten system firmowali, przy czym, tak mówiąc kolokwialnie, nie pomagają oni sami sobie. To znaczy, jak poczytamy ich wspomnienia, ich narracje, czy takie właśnie jakby elementy autorefleksyjne, to gdzieś tam jest taka w nich tendencja, żeby twierdzić, że oni właściwie to zawsze byli przeciw. Że oni już tak krytykowali ten system, oburzali się wewnętrznie, prawda, przez całe te kilkadziesiąt lat, kiedy mu służyli. Z punktu widzenia może znowu takiego jakby samowyjaśniania sobie, prawda, własnych
decyzji, to jest jakoś zrozumiałe, ale no słabo to wygląda, jak poczytamy sobie te argumenty. No wręcz można by odnieść wrażenie, jak czytamy chociażby tę książkę The Liberation of One Spasowskiego, że on był opozycjonistą, że w ogóle od zawsze był przeciw, tylko jakoś no, palił, ale się nie zaciągał, prawda, mówiąc kolokwialnie, jak w tym systemie tkwił. Tak więc też jakby czytając ich samych takie autorefleksyjne wątki, no budzi się w nas pewna niezgoda, prawda? Budzi się w nas jednak niezgoda. No ale uciekli w tym grudniu 1981 roku, zdecydowali się na ten ruch. I może w ocenie ich postaci, to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, warto wziąć pod uwagę jeszcze jedno pytanie i to ja postawię trochę otwarte. Odwrócić kwestię, to znaczy nie dlaczego uciekli Spasowski i Rurasz, tylko dlaczego nie uciekli inni. Jednak tych dwóch dyplomatów, dwóch ambasadorów, no można powiedzieć, że to jest dość nikły protest, jak na wprowadzenie stanu wojennego. Gdzie byli inni? Podobnych życiorysów jak Spasowskiego i Rurarza byśmy mieli więcej. To są ambasadorzy, to są pierwsi sekretarze ambasady, prawda? Czasami przedstawiciele handlowi. No mamy parę przypadków ucieczek i w służbach specjalnych mamy parę przypadków ucieczek, ale to jednak jest, to są wyjątki. To są pojedyncze zupełnie sytuacje. Tak więc może też należałoby się zastanowić, dlaczego akurat tych dwóch jednak gdzieś w nich ta miarka się przebrała i zdecydowali się na ten radykalny jednak krok. Jakkolwiek byśmy go nie oceniali, jest to krok radykalny. Wyrażenie radykalne niezgody na wprowadzenie stanu wojennego poprzez no, zademonstrowanie swojej niezgody i poproszenie o azyl polityczny w państwie wrogim dla władz, które do tej pory reprezentowały. No, ale gdzie byli inni, można powiedzieć? Dlaczego mówię tylko o Rurarzu i Spasowskim, a nie o większej liczbie przypadków podobnych działań? I może z tym, z tą właśnie kwestią chciałbym Państwa zostawić i też skłonić do refleksji nad tym, dlaczego, nie tylko nad tym, dlaczego uciekli Rurasz i Spasowski, ale też dlaczego nie uciekli inni. Specjalnie może tak trochę tutaj to podkoloryzowuję i radykalizuję, ale no, mam nadzieję, że skłoni to Państwa do refleksji. Bardzo dziękuję za cierpliwość, dziękuję za uwagę. Przepraszam za skróty i uproszczenia, ale nie chciałbym przekroczyć też tej cierpliwości naszych gospodarzy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ukaże się książka dotycząca takiej biografii krzyżowej Rurarza i Spasowskiego, gdzie będzie można zaznajomić się bardziej szczegółowo z wątkami, które tutaj ledwie zasygnalizowałem. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję naszemu dzisiejszemu prelegentowi, panu profesorowi Patrykowi Pleskotowi, za bardzo interesujący wykład, za przybliżenie postaci Romualda Sapowskiego i Zdzisława Rurarza. Dziękuję także Państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejny 18 października o godzinie 17. Serdecznie Państwa zapraszam.